też należałoby zbadać jakąś wykładnią psychologiczną, czy zastanowić się, do czego to się odnosi, do jakichś doświadczeń z dzieciństwa, do mocnych przeżyć związanych z literaturą, bo ksiądz Oko lubuje się w takich mocnych porównaniach opierających się na dramatach ludzkich. Teraz gdzieś wyszukał, i to nie tylko on, ale on zaczął porównania, że właściwie cała popkultura w Polsce, a szczególnie ta związana z mocniejszym rokiem, Nergal, głośniejsze brzmienia, propaguje nienawiść do chrześcijan, i porównał, że to jest ten sam typ przekazu, co Hitler, że on u Hitlera wyczytał takie same treści, jak w piosenkach Nergala. Ja się zastanawiam, ksiądz Oko wieczorami zamyka się na zakrystyli i najpierw sobie puszcza nagrany Mein Kampf, a później Behemota. I tak jest później wydrukowany, i trochę to rozumiem, że później takie wnioski z jego ust i głowy płyną. Wyobraź to sobie. No ja myślę, że gdybyśmy zamontowali w prywatnym apartamencie księdza Oko kamerkę i zobaczyli, czym ten człowiek musi się zajmować z racji, rzeczywiście tutaj trafiłeś w sedno czynionych porównań, to nawet nam, strasznym liberałom, ateistom łamanym na protestantów, zauważ, włos by się zjeżył wszędzie. Albo mówi o faszyzmie, albo mówi o ostrym homoseksualizmie, albo mówi o skądś musi. Czy on wie rzeczy. Czekać, żeby o tym mówić. Przepraszam. Po homoseksualistach i tak dalej wie rzeczy, których ja nie wiem. Mi się nie śniło. Więc naprawdę gratulujemy dostawcy usług internetowych i telewizyjnych księdza Można Oko, by mu tam bo podejrzewam, że abonament. Stron sprawdzić tak, jakoś. Podejrzewam, że abonament ma wykupione solidne, zwłaszcza na te kanały, takie jak one się nazywają, dla dorosłych. I podejrzewam, że jakby wpadła policja i pod byle pretekstem sprawdziła wyszukiwarkę internetową i historię wyszukiwanych haseł w wyszukiwarce księdza Oko, no to mielibyśmy co czytać. Ale powiedziałem, że od tego Hitlera nie tylko ten ksiądz się odnosi, bo też pierwszy ksiądz polski, ojciec Rydzyk, oskarżony o to i zmuszony, czy został mu zarzut postawiony finansowy, że emituje na antenie Radia Maria kryptoreklamy, też się odniósł do Hitlera, że właściwie nie tylko show biznes to Hitler, ale polskie prawo i polskie sądy to też Hitler, znaczy Hitler, bo powiedział, proszę państwa, że on nie będzie poddawał się temu prawu, on się podda tylko i wyłącznie prawu Bożemu, a to prawo, które każe mu płacić kary, to jest prawo hitlerowskie, i on się od niego odcina. On powiedział dosadniej, że katolików w Polsce prawo nie obowiązuje. To ja chyba zacznę być katoliczką, bo jest parę praw, na przykład płacenie podatków, których bym chętnie przestała przestrzegać. To może ja z powrotem się przeflancuję na katolicyzm z ewangelicyzmu reformowanego. Czemu nie? Zauważcie państwo, jak fantastycznie mamy w naszym kraju. Albo możesz, ze względu na to, że jesteś katoliczką, nie stosować się do prawa, albo możesz się nie stosować do prawa, jak jesteś przedstawicielem tego prawa i zasłaniać się immunitetem. To kogo ma prawo dotyczyć? Tylko tych najbiedniejszych i, przepraszam, najmniej cwanych, co się jemu poddadzą. Ciekawy kraj.